Laboratorium, w którym małżeństwo Curie przeprowadzało badania nad promieniotwórczością minerałów, znajdowało się w starej szopie. Małżonkowie podejrzewali, że w jednym z badanych minerałów znajduje się radioaktywny element. W grudniu 1898 roku ich przypuszczenia okazały się prawdziwe. Odkryli oni nowy pierwiastek, rad. Jutrze odkryliśmy nowy pierwiastek. Jak go nazwiemy? Rad. Bo jesteśmy radośni. W listopadzie 1905 roku Maria i Piotr Curie oraz Henri Becquerel za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 6 lat później przyznano badaczce Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie nowych pierwiastków.